Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, to jest rozwiązanie konkursu z Bugim. Zobaczycie cztery zwycięskie bitwy. Nagrody były trzy, ale okazuje się, że nagrody są cztery, ponieważ zgłosiłem się do Wargamingu, że no, organizuję taki konkurs i czy nie mogliby jakieś nagrody od siebie dorzucić, więc dorzucili nagrodę 30 dni premium. I tak są cztery miejsca. Miejsce czwarte 1000 golda ode mnie, miejsce trzecie 30 dni premium od Wargamingu, miejsce drugie 2500 golda ode mnie i miejsce pierwsze 5500 golda ode mnie albo paczka niespodzianka od Hallaka. Dobra, to tyle. Jedziemy, moi drodzy. Przed wami obejrzenie czterech bitew. Nie będę uprzedzał, ile zwycięzcy zrobili obrażeń. Oczywiście zasady były znane. Trzeba było uploadować powtórkę na VOD Replays i nie wolno było przesyłać powtórek, w których zrobiliśmy wynik na Awkowiczach. Przejrzałem wszystkie te bitwy i, moi drodzy, oto są cztery najlepsze. Oto miejsce czwarte, kolega sympatyczny Adrian 144, zaraz zobaczycie, jaki wynik zrobi. Także będzie to dosyć długi chyba film. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, ile trwają te wszystkie bitwy. Różne techniki były stosowane, niektórzy strzelali pociskami przeciwpancernymi, czyli tymi drogimi specjalnymi, niektórzy próbowali zwykłymi strzelać. No, w każdym razie ostatnia bitwa, czyli miejsce pierwsze, będzie, kurka, dla was zaskoczenie, będzie to mega wyciąg. Kurczę, naprawdę. O, zasłużone miejsce pierwsze. Dobra, powiększę mapkę. Tutaj kolega czeka prawdopodobnie na to, co się będzie działo. Wyrzucenie piątki, szóstki, czyli bardzo korzystne. Główny przeciwnik ARL-44 chyba. No, nie ma KW-2, co jest zawsze miłe, ponieważ Bugi niestety, jak dostanie od KW-2, to bardzo przykro się to dla niego kończy. Co do samego czołgu, tak jak wcześniej mówiłem, wznowi on serię pod lupą. Myślę, że nowa forma, taka troszeczkę nowa, powiedzmy, serii pod lupą powinna wam się spodobać. Jest 1 września dzisiaj, także nowe postanowienia, nowe rzeczy, nowa organizacja na kanale. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powrócą też stare serie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No, chłopaki tam się pokazują. No, Pantera, jak widzicie... Oho! No, już cię nie ma. Jeszcze raz ci się wychyli. Cofnij się. Aaa! Piękne dojenie będzie. Bugi ma na tyle szybko strzelne działo, że możliwe jest właśnie dojenie. G1R z hita. No, to trochę pokrzyżowało, koledze, plany. Chociaż 1500 damage'a już zrobione. Ale do, no, to był bardzo fajny strzał. Kurczę. To był bardzo fajny strzał. Już mamy 1800. Zobaczycie, ile trzeba było nagrać na miejsce czwarte. Reklamacje możecie składać do końca dzisiejszego dnia. Jeżeli coś wysłaliście, na przykład jakiś super wynik, a ja tutaj nie uwzględniłem, pamiętajcie, że były pewne warunki. Trzeba było z VOD Replays przysłać linkiem maila do mnie. W tytule musiał być Bugi, no bo inaczej nie mam możliwości znalezienia tej bitwy. Także wyniki są tak naprawdę oficjalne. Przejrzałem wszystkie bitwy z Bugim, które dostałem. Jeżeli ktoś z was na przykład wysłał bitwę na konkurs, ale no nie wpisał nazwę czołgu w temacie, no to ja nie mam możliwości tego znalezienia tak naprawdę. Musiałbym wszystkie maile od 10 przeglądać, a nie o to chodziło. O, Leopardzi. No, Cromwell bardzo upierdliwy jest, chociaż plujeczka jego straciła mocno na znaczeniu w obliczu tego działa od Bugiego. Mamy 2400 uszkodzeń w tym momencie. Jeszcze sporo przeciwników. No, dziwne, że tutaj nie rozwalili Bugiego. Tak naprawdę
Najlepsze by chyba było to, jak ten Cromwell by tu wjechał też na dół, wspólnie coś tam by zdziałali, a tak było gorzej. No, dużo ich tu, uwaga. No, Ding. To się nie zdarza tak często. Kurczę. Ding. Proszę bardzo. No, mieli taką przewagę, troszeczkę już ją roztrwonili. Kolega teraz wjeżdża im... O! Mam go na celowniku, czyli na autoimie. Tak jest. Matilda Black Prince. No, niestety, łatwo ją przebić. Kolega już ma 3191 uszkodzeń. Dobra, 3400. Jest tego sporo, także oficjalnie, kolego sympatyczny, na twoje konto jutro, bo do jutra jeszcze są, znaczy do końca dnia jest czas na jakieś tam reklamacje. Jeżeli do jutra nic się nie pojawi, to po prostu jutro kupuję nagrody, natomiast 30 dni premium, kiedy będzie od Wargamingu przyznane, tego nie wiem. Informacje pracownik Wargamingu dostanie ode mnie również jutro, na jakie konto te 30 dni premium ma być skierowane. No dobra, został babok, jest 3974. Ja to już teraz przyspieszę, no bo nie ma sensu czekać, aż Bugi tam dojedzie. Bugi jest fajnym czołgiem i na papierze jest mega mobilny, ale w grze już nie jest mega mobilny, bo papierowe dane w WoCie nie uwzględniają chyba oporów dla gruntu. A opory ma fajne, czyli zrobili czołg bardzo szybki i z mocnym dosyć silnikiem, natomiast dowalili takie opory dla gruntu, że kurczę, no niestety, on jest ślamazarny wręcz, powiedziałbym. Okej. No. A to jest strzał na miarę nagrody. Tak jest. Dobra, więc jak widzicie, trzeba było 4274 punkty uszkodzeń, żeby załapać się na miejsce czwarte. Jedziemy dalej. A oto, moi drodzy, miejsce trzecie, czyli kolega sympatyczny. Uła, jak mu pięknie podjechał tym super Hellcatem. I następny się pcha. Proszę. No, bardzo się zacietrzewili, to na MX-1375 ich tam, chociaż przyjął trochę. To jest miejsce trzecie, zajął je kolega Damian 510, serdeczne gratulacje. Damianie, wygrywasz 30 dni konta premium od Wargamingu. No i zobaczmy, bardzo ostro widzę drużyna tutaj zaatakowała tą lewą stroną. Sporo ich tam przerzuciło się na drugą stronę. Zobaczmy. O, jest coś. A, czy jest wykrycie? Niestety. A, na szczęście nie ma. O, no to już piękniejsze wynurzenie się. No ten krzaczek tutaj nie jest potrzebny. Naprawdę, kurde. Obrońcy mają tutaj gorzej niż atakujący. Powinno być chyba troszkę odwrotnie. Zwłaszcza, że tu jest którędy atakować. A tu jeszcze zza krzaka można walić. No, gościu pewnie się nie wynurzy. Ogólnie Bugi ma całkiem duży, całkiem wysoki Fear Factor w War Thunderze, chciałem powiedzieć, w World of Tanks. Z bardzo prostej przyczyny. On nie tylko może rąbnąć za 300, ale bardzo często detrakuje tym strzałem za 300 i na tyle dobre ma przeładowanie, że może po prostu dobić. Uła! Ale słabo wylosowało. No i tym sposobem niszczyciel jest już na strzał. Patrzcie, następny kurka jedzie. Valiant tym razem. O, kurde bela, ding dong. Kolega w ogóle nie przybliża celownika, tylko KW1, no trochę ich tam jest. No, Valiant niestety. Patrzcie, kurka, jak mróweczki. Kolega cały czas jest niewykryty zza tego krzaka. Albo nie ma żarówki. Bo
powinien być już wykryty, przecież to jest tak blisko. Może żarówki nie ma. No KW-1, bardzo groźny przeciwnik. Ten ma chyba 85 z tego co widzę, ale trollowy jest bardzo groźny dla Bugiego. Też mu się dosyć szybko przeładowuje, no i rąbnięcie ma niezłe. 2100 uszkodzeń w tym momencie. Hellcat ma minus 1. O! Jakim cudem? Hellcat ma minus 1. Czyżby zepchnął swojego, albo co? Albo najechał na niego? Tym go nie pokonamy, proszę. No sporo ich tutaj zostało. Kolega ma 840 życia, ale może to życie bardzo szybko stracić. No fajnie by było tam na prawo przeskoczyć. To by było coś. No ale tu ich jest za dużo. Troszkę za dużo. Ja to przyspieszę, bo ta bitwa, widziałem, jest dłuższa. Jedzie. Dobra. I KV. No i niestety po tym strzale już nie ma żadnego atutu tak naprawdę. Czyli kolega ma żarówkę. Ua! No to było dziwne. Ta żarówka tak jakby działała dziwnie. Czekajcie, bo to jest... razy pół zrobiłem. No nie ma za bardzo argumentów ten niszczyciel. Uuu. Powinna mu się żarówka... Ale patrzcie przez krzaki, kurde, jak... Aha, ten podjechał. No, całkiem fajnie. Tylko, że jeden strzał zdążył oddać. Kolega już tu ma ciepło. Tam ich atakują mocno. O. Pięknie w Churchilla, 2900. I bach. Dorwaliśmy go. Mamy 3100. No czasami te strzały takie wchodzą w gąsienicę, człowiek wtedy jest zdenerwowany i myśli sobie, kurde, mogłem przycelować, mogłem jednak przycelować. Rykoszet, proszę. No ale kolega tu ma sporo hapsa jeszcze zaoszczędzone, także... Ten, kurde, stoi, nic nie robi. I koniec. Ale babok się odezwał. Za 21 tylko, więc to jest jakiś tam plus. No, trzeba by było atakować. Chyba. O, pięknie się wychylił, ale... O, jaki... Jak w ziemię to poszło. Dobra, jest atak. A ten nie widzi, czy co? No, szkoda, że go to obudziło, niestety. Trafia za 0. A, stoi ładnie, się ustawił kawukiem. Kolega przyjmie chyba, ale tego rozwali. Ło, nie trafił jeszcze w niego. Masakra. Dobra, i teraz co się tu wydarzy? Cofnął się kawuczek. Babok ucieka. Teraz kawuk powinien wyjechać, ale... Tutaj się schował. O! To był bardzo ważny strzał, podejrzewam. Bo Isior dobrze ustawiony mógłby dingnąć. Czy rzeczywiście gościu tutaj uciekł? Chyba nie. Wszystkie
przyspieszymy trochę. Nie chcę, żeby ten film trwał, kurczę, godzinę. Proszę bardzo. Cały Hellcat, kurde. Ciężki orzech do zgryzienia. Kolega na Haeki przytomnie bardzo zmienił. Na dwa strzały w ten sposób ten Hellcat jest. No ale nie można przyjąć teraz już strzał. O! Przydał się babok, proszę. Nie można już przyjąć. Dobra, teraz pewnie będzie jazda. Gdzie jest ten kawu? Aha. Czyli już go nie ma. Dobra, przyspieszymy, przyspieszymy. Jak widzicie, jest 3911. Troszeczkę hapsa jeszcze do wzięcia jest. No, gdzieś tutaj będzie artyleria. O! To będzie ważny strzał. Tak jest! 3211 w tym momencie. No, został wykryty poza zasięgiem. Przez domki się strzelać nie da, więc zobaczmy. Coś czuję, że ten babok go może rozwalić. Nie, kolega wyjedzie z boku. Uwaga. I... Tak jest. Czyli trzecie miejsce, 30 dni premium, kolega sympatyczny Damian 510 z wynikiem 4405 uszkodzeń. Jedziemy na miejsce drugie. A miejsce drugie, moi drodzy, to jest kolega sympatyczny Ursus 50. Tu już ma piękną miejscóweczkę. Jest trzepanie równe. Proszę, aż nie wiadomo w kogo strzelać, kurde. Pięknie, 2000, zobaczcie jak szybko zrobione. Okej. Kolega jedzie na drugą stronę, bo flanka zaraz padnie. Przyspieszmy to. Dobra. Nagroda, moi drodzy, dla kolegi Ursus 50 to jest 2500 golda ode mnie. Zobaczymy, jaka będzie obrona, bo szykuje się taka dosyć twarda tutaj. jednak atakuje ich sporo, to siły są po przeciwnej stronie. KW2 pojechał sobie na domki, chociaż tu po prawej stronie by się bardzo fajnie sprawdził. Wręcz powiedziałbym, że KW2 jest stworzona na grę tutaj na prawej flance, chociaż na lewej też. Oho, CS-44, tutaj losowanie na siódemki. Siódemeczki, siódemeczki. No. Kolega się boi. Ten CS-44 to jest taki problematyczny czołg, ponieważ on na papierze, pancerz przedni ma naprawdę niezły. Jak na meda to wręcz ma, powiedziałbym, rewelacyjny. Aczkolwiek on tak łyka, chociaż nie twierdzę, że jest złym medem, bo mogło nam się trafić na siódmym poziomie coś gorszego. Wcale taki zły nie jest. Aj, szkoda, że to nie weszło. No T-43, kapryśny dosyć czołg. Tym razem weszło. Nie wiem, chyba nie widzą, czy co? Weszło jak w masło. Pięknie, 3900 już jest. Mamy fraga.
T43. On rąbnąć potrafi troszkę, no jednak działo ma dosyć. Ale niestety często się pali, chociaż nie tak często mam wrażenie jak kiedyś. No, jeszcze raz zrób to. O kurde, nie przebito pancerza, no proszę. Tak jest, bo przyjedzie tutaj Pantera i będzie problem. Kurde, znowu nie przebito pancerza. O, kolega wali niestety w ten warstwowy. No, w końcu. Dobra, 4100. A musi być więcej, bo przecież do licha ciężkiego to jest drugie miejsce. Mamy tutaj OI, no i to jest naprawdę bardzo groźny przeciwnik dla Bugiego. O, jeden z najgorszych. Gorszy od KW2 chyba. Chyba, że boczkiem. Zaraz zobaczymy, co tu kolega wymyśli. No, 400 już ma, więc... 797 życia, dużo. Dużo, ale zanim kolega tam dojedzie, tu ktoś jeszcze może być. Uwaga, uwaga. W dup skoczy, będzie strzał OIK-a. O, lufa się obraca. Oby to weszło. Jest, 270, słabiutko wylosowało, ale 4400 jest. No i niestety. Kiepska sytuacja. Na szczęście dostaje z drugiej strony od Challengera chyba. I to uratowało kolegę tak naprawdę. Ten strzał Challengera zrobił robotę. Dobra, tu jest KW1S. Na początku myślałem, że to jest Awkowicz. Ale nie jest. Ale jednak nie jest. Bo strzela w tym momencie. Tak, to bym koledze nie zaliczył, ale jest zaliczone. No niestety, jak widzicie, kolega ginie z wynikiem 5058 uszkodzeń, zajmuje drugie miejsce, 2500 golda. I przechodzimy do miejsca pierwszego. A moi mili, miejsce pierwsze zajmuje kolega sympatyczny Pingwinex. Zaraz zobaczycie, ile zrobi obrażeń, zobaczycie też, jak się bitwa potoczy. Na początek widzę Kołowiec tutaj, nie wiem co, na co liczył. O, już mógł zginąć przed chwilą. Jak mu koło chodzi, zobaczcie. No nie wiem, po co pojechał na kapa tak od razu. Przecież tutaj jest bicie z całej tej pozycji. O, będę tą bitwę prawdopodobnie przyspieszał, ponieważ ona jest na pełnym dystansie 15 minut. Natomiast bitwa jest rewelacyjna. Wynik jest absolutnie fantastyczny. No i kolega sympatyczny wygrywa główną nagrodę. Dobra, przyspieszmy to troszeczkę. Okej, chłopaki atakują z góry. Tutaj, jeżeli górka padnie, to dosyć dobrze jest się bronić w lesie oczywiście. No, dużo ich jedzie. Akurat KW2 na tej mapie aż tak dobrze się nie sprawdza, chyba że w walce właśnie tam na górce. Jak już górka jest zdobyta, to KW2 to tak średnio najeżdża. Tu są duże przestrzenie, duże odległości. Kawuk się świeci oczywiście potężnie, także łatwo jest go rozwalić. Dobra, kolega jedzie na tą pozycję i tutaj chyba bardzo słusznie, to jest najlepsza możliwa. Z niej, jeżeli ktoś nam tylko będzie spotował, można robić świetny wynik. No i świetny wynik tu będzie zrobiony. Jest KW2. Kolega musi właśnie aż tutaj podjechać. O, pięknie. VKP. Dużo życia. Do wzięcia. Oby tylko się świecili. Najgorzej jest, jeżeli nikt nam nie świeci ludzi zjeżdżających z górki. To jest wtedy ta pozycja wręcz odwrotnie. Wtedy tamci nas rozstrzelają. Dobra, mamy 1600 uszkodzeń. Kolega ma tą miejscówkę. T-34
te 3485M jedzie, niestety. No, jedzie. On tutaj może wykryć, dlatego kolega w niego wali. Proszę, dostaje, zjeżdża na dół KW-2. No i co? Mamy 2500 uszkodzeń, początek bitwy tak naprawdę. Część drużyny już nie żyje, między innymi KW-1S. Pięknie, 335. No i chyba to wszystko dzięki temu AMX-owi, 12T, co on tak fajnie spotuje. Dobra, KW-2 ginie jeszcze. Jeszcze jest jedna. No szkoda. Szkoda tego strzału zdecydowanie. Tutaj ogólnie ciężko jest właśnie z górki atakować, jeżeli przeciwnik ma ze dwa niszczyciele w tym lasku. To trudno się atakuje, bo zawsze na górce gromadzi się kilka czołgów. Powiedzmy cztery, niech będzie pięć. I nikt nie chce pierwszy zjeżdżać z górki, a musi ktoś zjechać, żeby wykryć tych w lesie. No dobra, tu stoją baboki. Kolega chyba zdał sobie sprawę, że tutaj chyba tędy nie będzie nic ciekawego. I jedzie na drugą stronę, na drugą flankę, więc przyspieszymy to, bo zanim dojedzie, to trochę minie. Na razie nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. A więc jednak nie. Te 3485 jest na spodzie. No, kolega mądrze tutaj gra, żeby ten damage zrobić. Te 3-4 prawdopodobnie będzie mu spotował. Ma tam zagłębienie terenu takie, że może się schować na szczęście. Typ 64 podjeżdża i to taki ogryzek totalny. Kolega robi sobie osłonę z drzewa. No dobra. Czekamy na rozwój sytuacji w takim wypadku. Przyspieszymy. Jeszcze 8 minut bitwy, tak jak wam mówiłem, ta bitwa jest na pełnym dystansie. Dobra, pierwszy dostał za 299. No mamy 3100 uszkodzeń, jak się domyślacie, tych uszkodzeń musi być dużo więcej, żeby zająć pierwsze miejsce. Zaczął się kap i to jest bardzo interesujące. Chociaż ci już tutaj nie mają za dużych sił, zobaczcie, że są trzy baboki. Przewaga przeciwnika jest potężna. Dobra, Nashorn, ogryzek przyjechał. Wiele razy powtarzałem, ogryzkami nie atakujemy, jeżeli mamy czołgi, które mają full HP. Kolega zachował full HP. Chyba będzie chciał ich objechać. Tutaj jest cała nadzieja, wiecie w czym? W tym, że przeciwnik za wszelką cenę będzie chciał skończyć tego Bugiego. Bo w innym przypadku oni by to skapowali, się ustawili. Dobra. No niestety. Taki ostrzał poszedł, że szok. Kolega ma 200 życia już tylko. No ale częściowo przeciwnicy zostali zneutralizowani. Jeszcze troszeczkę ich zostało. O, fajnie by było skończyć tego gościa. Ale nie można się zatrzymywać, bo trzy artylerie są. Nie, nie da rady. Kolega ucieka! Co jak się później okaże, będzie zbawienne. O! Przeciwnik został trafiony. Ajajaj, że to nie weszło!
4200 mamy. No i kapuje tam, kapuje ciągle. Prawdopodobnie babok by mógł wjechać do kółka, gdyby chciał. A kolega będzie objeżdżał chyba, tak jest. Ciekawe, czy tu go nie wyspotują baboki. Jest KW2. Okej. Czekamy na rezultat. Być może baboki na górkę pojechały, to jest też możliwe. Najgorsze jest to, że kolega jest na strzał, taki dobry strzał nawet od baboka. Tamten znowu, nie, M44 tym razem. Ale jest wykrycie i to jest nie za ciekawa sprawa, bo już wszyscy wiedzą, artyleria wie, że tutaj z tego kierunku po prostu kolega nadjedzie. Jest! Uszkodzenie krytyczne, słuchajcie, za zero. Tym razem już lepiej, ale zostało jeszcze mniej HP. No, babok rąbnął za 156. Zostało trzech przeciwników. Prawdopodobnie jak tylko będzie spot, to babok to zdekapuje. Zresztą nie wiem, czy jest sens tutaj. Uwaga! No można strzelać. Pięknie. Już się zorientował, że jest po nim. Pięknie. 4799, moi drodzy. No i zostały nam dwa cele. Najważniejsze, żeby być jak najdalej od tego KW2. Po prostu, czym bliżej jesteśmy, tym gorzej. Dla nas. Dobra, jest. Jest też spot. I już go nie ma. 5000. Zostało 48, 40. Chyba jakiś blind wszedł i tych obrażeń będzie więcej. Zresztą wam to zaraz pokażę. Uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie jest baboczysko? Powinien stać w krzaku wedle sztuki wojennej baboczej. I przynajmniej raz tu rąbnąć. No ma szansę wygrać to babory. Tylko gdzie jest? Remis! Niestety, moi drodzy, remis. Widzicie tutaj, że jest 5008 uszkodzeń, ale spokojnie. Oto jest prawdziwy wynik. Kolega zrobił, uwaga, 5344 uszkodzenia, moi drodzy. I to jest miejsce pierwsze i to jest 5500 golda albo... Paczka niespodzianka od Hallaka. Co do paczki niespodzianki, to jeżeli kolega ją wybierze, to ja nagram filmik, co tam jest w środku, żebyście wiedzieli, że nie dostał tam kota w worku. I jak już kolega dostanie, żeby mu nie psuć niespodzianki, to wtedy filmik powędruje na kanał. Dobra, to tyle. Serdeczne gratulacje, panie Pingwinex. Wygrałeś... Albo to, albo 5500, albo paczkę ode mnie. Zdecyduj się jak najszybciej. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.